Witajcie, Joanna Chowi z tej strony, z kanału Okiem Matki. Robię ostatni kawałek filmu Slow Life na zasadzie podcastu, bo tamta część, którą zrobiłam wcześniej, się nie nadawała. I podsumowuję. Jest to 5 elementów. Dom, praca, edukacja, jedzenie, medycyna. Nic wiele więcej mi nie przyszło do głowy. I mówię to ze swojego punktu widzenia, tak? Slow life, co to znaczy dla mnie? Takie powolne życie, życie po prostu bezstresowe i bez cudzych żądań, tylko życie człowieka wewnątrzsterownego, który sam decyduje o swoim życiu i sam jest za nie odpowiedzialny. Dom, najlepiej własny. Ja własnego do końca nie mam, bo jest na kredyt. Aczkolwiek moi rodzice mają dom własny i ja wiem, że zawsze mogę tam wrócić. Więc mam to oparcie, jakby to poczucie bezpieczeństwa. A poza tym, słuchajcie, jednak w tym domu, w którym jest, to maksymalnie naturalnie, naturalne produkty, minimum plastiku, jeżeli już trzeba, ale jestem teraz w fazie zamieniania nawet kocyków na wełniane naturalne. Zero waste, w sensie staramy się nie produkować śmieci, segregować te śmieci, nie brać torebek i tak dalej. Minimalizm, nie zawalamy się toną prezentów na Boże Narodzenie na przykład, tak? Zastanawiamy się tak naprawdę nad każdą rzeczą, która wchodzi do naszego domu. Praca, jak dla mnie tylko i wyłącznie praca samodzielna, praca na zasadzie własnej działalności, ale wydaje mi się, że spokojnie można pracować gdzieś tam, gdzie indziej, tam gdzie nie funkcjonuje cała firma jako system szczurów. Są małe firmy, naprawdę dla ludzi, tak, zupełnie. Gdzie nie jest, jeżeli to nie jest wielka korporacja, gdzie są jakieś stawiane wymagania, ograniczenia czasowe, konkurencja, to jest ok. Natomiast dla mnie to tylko i wyłącznie praca na własnych warunkach. Edukacja też tylko i wyłącznie alternatywna, no i konkretnie dla nas domowa. Aczkolwiek podejrzewam, że w innych układach, innej sytuacji, może finansowej, może logistycznej, każda inna szkoła alternatywna też byłaby ok. Natomiast zdecydowanie nie szkoła normalna, państwowa, z całym tym układem ocen, oceniania, frustracji nauczycieli, które przelewa się na uczniów. Słyszę to codziennie, jak przychodzą dzieci na lekcje. Nie, w tej chwili nie. I nie wiem też, czy wrócę sama do szkoły uczyć tam. To jest jeszcze pod znakiem zapytania. Jedzenie, słuchajcie, no jedzenie, zdrowe jedzenie. Jak dla mnie dobrze, żeby większa część tego jedzenia była ekologiczna, czyli na przykład z lokalnego rolnika, na przykład od pani, tam sąsiadki tutaj ze wsi. Ale właściwie zimą to głównie lokalny rolnik. No i minimum tego jedzenia. Ja nie zawalam sobie lodówki nie wiadomo jak. Nie kupuję wszystkiego, kupuję tylko to, co potrzebne. I naprawdę bardzo bliskie jest mi hasło, kupuj to, co potrzebne, typu ubogi człowiek, święty Franciszek, wszystko to, co potrzebujesz danego dnia, będzie ci dane, więc po co martwisz się o kolejne dni? Może tak, może to jest lekko przegięcie, trochę jest. Oczywiście tak, aż tak nie robię, tym bardziej, że mam dwoje dzieci na utrzymaniu, ale jest jednak we mnie taka filozofia. Nie martwić się na zapas, to znaczy też nie kupować na zapas, nie kupować podwójnie, bo to też oznacza czasami, że to się po prostu marnuje. Marnuje i ląduje w koszu. Naszym czy cudzym. I medycyna. Słuchajcie, no jak dla mnie medycyna naturalna. Daleko od takiej schizy, że ojej, dziecko ma już stan podgorączkowy, to natychmiast, prawda, ten jakiś ibuprofen czy coś, zbijać gorączkę, bo po prostu umrze to dziecko. Tak? Czy nie wiem, natychmiast trzeba lecieć na jakieś przeglądy, balans, nie jak to się nazywa, bilans. Bilans dwulatka, trzylatka, nie wiem, tak? Bo jak nie, to dziecko się nie rozwija dobrze. No ja myślę, że jest takie naturalne poczucie też tak naprawdę, co jest, czy z naszym dzieckiem jest coś dobrze, czy niedobrze. Rodzic wie najlepiej, a tak poza tym to trzeba. Jeżeli coś, nie jesteśmy lekarzami, ja nie jestem, nie mam nawet takich odpowiednich przyrządów, żeby zajrzeć dziecku do ucha, czy coś tam, więc idę tam, jeżeli trzeba. Ale nie żyję w ciągłym poczuciu własnej niewiedzy i po prostu absolutnej sprawczości lekarzy, bo to nieprawda. Tak naprawdę to my swoim umysłem kontrolujemy naszą rzeczywistość najbardziej, także choroby. I to tyle, jeżeli chodzi o slow life, takie podsumowanie.
slow life. Aspirujmy do tego slow life, do tego powolnego życia, takiego wolnego, nawet jeżeli mieszkamy w mieście, żeby to było trochę tak jak na wsi, że to życie idzie wolno, tak naprawdę nie według układów przemysłowych, sztucznych, tylko żeby to szło wszystko według natury. Bo to jest prawdziwy slow life, według natury, że jest sezonowy, że my na przykład jemy też sezonowo, tak? Okej, jeżeli komuś jest zimno i ma kasę, to jedźcie sobie gdzieś tam, prawda, do Grecji zimą. Ja akurat nie mam, uważam, że to jest okej. Natomiast, no jak już tu jesteśmy, to się dostosowujemy, tak? Nie jemy sobie cytrusów nie wiem, jakichś wyziębiających rzeczy zimą i tak dalej. Cała filozofia właśnie, bo generalnie jeszcze a propos medycyny, to filozofia azjatycka. Medycyna chińska, z niej zresztą czerpią inni, którzy mówią o samoleczeniu, tak? Recall healing, totalna biologia. Ta wiedza, to jest wiedza pradawna. Medycyna chińska jest po prostu najlepiej zachowana, ale oczywiście nasza medycyna prasłowiańska, ostatnio słyszałam pana z Syberii, tak? Medycyna syberyjska, zawiera element tej prasłowiańskiej medycyny, bo ona się po prostu nie zachowała, bo u nas wszystko było niszczone zwyczajnie, tak? Przecież przez chrześcijaństwo na przykład. Wszystkie księgi palone, ludzie paleni, tak? Więc my tej wiedzy nie mamy, ale ona była. Polecam slow life, ale nie w sposób snobistyczny, tylko taki naprawdę do rzeczy, tak? Wierzcie w siebie, nie gaście swojego wewnętrznego ognia, takiego jak tu się pali, wewnętrznego swojego. Pozdrawiam, Joanna.